Dzień dobry, Justyna Ociemek, Property Journal. Moim rozmówcą będzie pan Bolesław Meluch, doradca zarządu Związku Banków Polskich. Dzień dobry. Chciałabym zadać jedno pytanie. O możliwość wykorzystywania różnorodnych instrumentów finansowych w programie Senior Housing, szczególnie w aspekcie, który przedstawiała pani Iwona Załuska z Open Finance. Moim zdaniem ta propozycja, żeby tworzyć tego rodzaju środki uzdrowiskowo, że tak powiem, rehabilitacyjne, jest bardzo istotna, dlatego że po pierwsze jest to duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, po drugie wejście komercyjne różnych podmiotów może obniżyć cenę kosztu utrzymania takiej osoby i po trzecie więcej instytucji finansowych może być zainteresowanych finansowaniem takich projektów, co może przekładać się na lepsze warunki, o czym mówię. Przede wszystkim chodzi o, moim zdaniem najlepszym instrumentem byłoby to, żeby stworzyć fundusz inwestycyjny, który by umożliwiał realizację tego, co w założeniu tych projektów przedstawionych leży. Czyli na przykład dziedziczenie udziału w takim przedsięwzięciu przez rodzinę w momencie, kiedy beneficjent odchodzi już na zawsze. Fundusz inwestycyjny jest takim instrumentem. Udziały są przenaszalne, udziały są, można je określić ich wartość, prawda? I wtedy jest to pewnego rodzaju inwestycja, a nie tylko włożenie środków w opiekę nad osobą starszą, a nigdy ich nie odzyska. Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Moja przyjemność. Dziękuję.